W ramach tych warsztatów w ciągu kilku bardzo intensywnych prób i spotkań przygotowywaliśmy duży materiał muzyczny, który chcemy właśnie w sposób przygotowywać się przez ten śpiew, przez te wspólne działania. Chcemy przygotowywać się do Światowych Dni Młodzieży. Były dla mnie dość specyficzne, bo było bardzo dużo pracy, ale tak mega dużo, że czułam często zmęczenie, ale to było tylko chwilowe, ponieważ po kilku godzinach śpiewu, kiedy już modliliśmy się śpiewem już na sam koniec dnia, to było niesamowite, kiedy słychać było tą jedność głosową, kiedy mogliśmy wyciągać każdy dźwięk, mogliśmy tak rozśpiewani. To była to niesamowitą radość. Najlepsze było to, że w czasie wolnym, co robiliśmy, oczywiście śpiewaliśmy. Moim zdaniem chór spisał się bardzo dobrze, jak na te dwa dni warsztatów, które mieli, że w tak krótkim czasie potrafili się zgrać. Ich śpiew pozwalał mi odczuć tą modlitwę, tą głębię i tą pełnię więzi z Bogiem. Było najpiękniejsze to, że właśnie było się wśród ludzi, którzy kochają muzykę, którzy uprawiają muzykę, że tak mogę powiedzieć, i dzielą się tym. Wierzymy, że to nasze zaangażowanie jest szansą do tego, żeby każdy w jakiś sposób wyzwalał swoje talenty, które w nim drzemią, w jakiś sposób rozwijał to, co te dary, które otrzymał od Pana Boga. I myślę, że takie warsztaty dają do tego szansę.